Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy Flatout 4 i kontynuujemy sobie naszą karierę. Także tego przed chwilą już auto ulepszyłem, ale mi się dźwięk nie nagrywał. Musiałem to przerwać, na szczęście się w porę zorientowałem. Także kontynuujemy rozgrywkę. Pierwszy wyścig pucharu Have a Blast Classic Cup. Mieszka pstryk na zewnątrz i jedziemy. Także dobrze się zaczęło już problemami technicznymi. Na szczęście w porę się zorientowałem i energii nie zmarnowałem. Rozpoczynamy. W aucie ulepszyłem jeszcze silnik na maksa oraz podwozie. Także tego wjechałem w kogoś. Nie, nitro, poczekajmy. Może się ktoś tu ładnie wykrzaczy. Kodia. Będę potrzebował ratunku. W postaci dopalacza. Bo jednak tego przyspieszenia nadal nie mam, jak jakaś mała rajdówka. Tylko jak wielki pick-up. O kurde. To jest najgorsze, uderzyć tak tyłem w ten sposób, to odbija. I odwraca jednocześnie. Odbija odwracając. To jest dopiero mix. Benz! Oh yeah, jeszcze tego wypchnąłem. Coś pięknego, jak ja uwielbiam taką demolkę robić. To tak satysfakcjonuje. Jedziemy sobie szerzej, żeby tutaj ostro nie skręcać. Ale tam coś lata. To jeden z kierowców. Okej, to trzeba mieć prędkę, żeby jak ktoś mi wjedzie, to żeby od razu nie wylecieć. Dobra, i koniec pierwszego krążenia. Jestem trzeci, prawie czwarty. Nie, nie w tył. To nie jest dobry pomysł, żeby się jak obijać. Muszę to jakoś inaczej rozwiązywać. Jak zacząłem w to wjeżdżać, się zastanawiam, kurde, czy to jest na pewno miękkie. Więc... Okej, okay. Tutaj tak na zakręcie to dużo nie straciliśmy, bo i tak trzeba zwolnić i się rozpędzić w takiej sytuacji, więc... Dobrze, byłem z przodu. Tak, tam dwóch panów na przodzie się tam tłucze. A ja... O, rozdzielili się. Jak pokojowo. Dobra, ale ja mam ochotę ich wyprzedzić, ale to może jeszcze nie teraz, chociaż... No i teraz nie mogę nigdzie uderzyć. Ha, debil się odbija. Kurde, jaki unik zrobił. Coś mnie podkusiło, żeby uderzyć i teraz tego żałuję. Heh, mi się w dobrym momencie skończyła ochrona. Ten mały garbus tak podskakuje, że nam każdej chłopcy dostaje nitro. Nie, nie, nie. Okej. Okay. Ojejku, dobrze sobie przypomniałem w czas, żeby odbić w lewą stronę, bo intuicyjnie się bije w prawo i jak się tak nie jeździ za często. Wtedy by było już całkowicie klapa i wywrotka. Oh fuck. Nie w tym momencie! Jakby to trafił trzecie. Ja będę czwarty. Ja przyspieszenia nie mam ani nitro. Jest! Znowu! Jaki ja mam więcej szczęścia niż rozumu z tymi wyścigami. Już nie wiem, który raz ja robię tak aaaa, do samego końca i na końcu samym się udaje. Tak na sekundy setne. Setne sekundy. Wow. Coś niesamowitego. Jak mi się dysk nie wyłoży pod koniec, to będzie cud. Dojechałem już do połowy tej trasy, co teraz widzicie ją na ekranie i nagle Flatout przestał odpowiadać. Ja nie wiem, co się dzieje dzisiaj. Za pierwszym razem mikrofon mi ten, później mi
Mikrofon mi przestał działać, teraz mi Flatout przestał działać, za chwilę OBS przestanie działać, a później dysk przestanie działać i... więcej możliwości nie widzę. Może prąd odetnę i już nic nie będzie już mogło przestać działać, bo nie będzie w ogóle nic już działać. To by było chyba pewnie najzdrowsze rozwiązanie. Ale... nie chcemy tego. Dobra, ale i tak mi jakoś nie szło specjalnie w tym poprzednim wyścigu. Może nawet lepiej. Ważne, że się końcówka poprzedniego zapisała. Bo była piękna. Ok, jedziemy sobie tutaj na spokojnie. Ja teraz wiem, żeby już tu nie odbijać tak mocno w lewo, bo tam jest pełno tych małych płód i to ciężko wyrobić między nimi. A tu jest bardzo fajnie w tym wąskim. Co prawda nie można za szeroko pójść, bo są jakieś tam graty. Ale jestem bezpiecznie pierwszy, dzięki temu, że pojechałem tamtędy. Bo nie ma takich jakichś spowalniaczy za bardzo. To jest dobre. To jest bardzo dobre. O, nie było dzwona. Znaczy nie było wypadnięcia przez szybę, bo dzwon to był. I to był taki dzwon. Oj, oj. Jaki piękny. Jaki piękny obrót, a jeszcze raz go stuknę i on zginie. A ja będę miał tysiące dolarów. No gościu, wyprzedź mnie, proszę cię. Ej, nie, nie tak! Kurde. Ale mnie zrobił, jestem czwarty. Na trzeci. Dobrze? No, tak smyrłem. To jakim kosztem? A tylko smyrłem. A już mnie wyprzedzają wszyscy, cała świta tam z prawej. Gdzie ten klaun jest, na której pozycji w tym momencie? Mam ambicję go dopaść. Ale nie, dogonić, dopaść. Ojej, oj, coś się poleciało wysoko. O, i ktoś ma lekkie auto, go kłody wyrzucają? Jak smutno. O, jest tu klaun po lewej. No cześć. Ktoś coś ścina. Aż mnie, tak mnie zamurowało, że wjechałem w jakieś kloce. Nie, o nie, o nie. Wsteczny tak się długo załącza, że ja nie chcę tego normalnie z tego wyjeżdżać. Jestem drugi, znaczy piąty w drugi, a jest drugie okrążenie. O nie, jechałem jeszcze ten, jak tu ładnie. Że... To jest tak, jak się już z chwilę człowiek zawaha, pomyśli, że trzeba tutaj skręcać i kliknie, no i auto już leci. Siódmy, o w mordę. To teraz się robi już coraz bardziej nieciekawie. Muszę się trochę skupić. Hoppa, hoppa. Oj, 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 oj. Dobrze, pięknie, piąty, na kołach. Najważniejsze, że na kołach. No, może nieważne, że na kołach. Ja to tak proponuję zrestartować, bo nie szło za dobrze. Ta końcówka już, no nie widziałem ich na minimapie, więc tak jakoś się... Wolę sobie to przejechać drugi raz na spokojnie. W sumie mógłbym próbować, ale nie wiem, jakoś tak mi coś tknęło, żeby to zresetować. Jakieś takie przeczucie? Nie wiem, o co chodziło. To dziwne było. Tak w sumie to była jedna z tych czynności, nad którymi się zastanawiamy, gdy już je wykonamy i... Kurde! No i w sumie widzę, że po tej teraz pozycji, że to wcale nie musiało być dobre rozwiązanie. I on jedzie. Ale tak... Nie wiem w sumie dlaczego to zrobiłem. Nie. Okej, jestem nadal 12. Tam ci już nie wiadomo gdzie są. To jeszcze raz sobie zrestartuję do 3 razy sztuka i teraz już normalnie jedziemy. Ale troszeczkę mi taka podjarka zeszła, więc będę bardziej skupiony. Mniej się wydurniał. Jak wyścigi, nie wyścigi, troszkę trzeba się skupić. Albo się całkiem już zamyślić, ale tak zamyślić, a nie, że tak się tak człowiek, że nie wiadomo sam co robi. Jak to leciało wszystko.
razem ze mną. A wywalił. Ok, oni pojechali tamtędy. Ciekawe, czy to było krócej. No nie, niekoniecznie. O, płot jeszcze do rozwalenia dla mnie został. Jak... A, to miękkie wszystkie te słupy. Ojoj, ojoj. Dobra, tu pojedziemy do góry. Ojej! Dobra. Dobra, jestem ósmy, to jest nadal tragedia, pomimo trzeciej próby na tej trasie. Zresztą na tej trasie już tyle razy jechałem, że to powinienem bez problemu. Jednak troszkę każdym autem się troszkę inaczej jedzie! Zwłaszcza jak się z górki wywali. To jest właśnie minus tej trasy i największa bolączka, że to jest dużo takich górek przy zakrętach, no gdzie nie idzie za bardzo kontrolować prędkości. To auto się tak bujnie i leci. Zwłaszcza jak się z górki tak wylecisz. Ojej. Jaka rzeź. Dobra, jestem piąty z tej rzezi, to mi się podoba. Widzę, że jakiś gość tutaj też się zakopał, ale ten mnie wyprzedza? What? No nic, ale ten zaraz będzie za mną. Widzę, że tu duża ekipa się zbliżyła. Też czuję, że oni właśnie... Jeden sam sobie pojechał. Komuś jeszcze pomożemy i będzie ok. Opa. Ojoj, to jest ten zakręt, na którym nie powinienem takiej prędkości mieć, bo to nie idzie tego utrzymać. Dęk. Jej, jak mnie podrzuciło, to jak skocznia się ułożył. Jak pod kątem. Kurde, znowu mnie wszyscy wyprzedzili, ja już jest ostatnie okrążenia. Ale jak tu dojadę, tak zostaje, później się będę martwił w następnym odcinku. Nie ma bata, żebym teraz to już anulował. Nie! Jejku. Zacząłem się tak szatańsko cieszyć, że aha, powiedziałem, że będzie tak ten, a później dojadę pierwszy, a tu nagle tak głupie barierka. Ojej, ojej, ojej. No nie, pierwszy jestem? Nieważne, nie wnikam. To by było na tyle w tym odcinku, także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. I do usłyszenia w następnym, który mam nadzieję, że już nie będę takiej maniany odwalał.